Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dziś jest z nami Markos. Witam wszystkich serdecznie. Zaczął się nowy event Frosty Fest. Nie, czekaj, ja nie mogę powiedzieć, że witam, bo to jest twój kanał. Ja nie mogę na twoim kanale powiedzieć witam. Siema! Siemano, z rana nagrywamy o 23. Dobra, to ja może pokażę jednak ten event. Generalnie wygramy wtedy nowy tryb. Naprawili hokej, ale o tym się zaraz dowiecie. Co do eventu, no to beznadziejne nagrody, które już były kiedyś w grze. Ale są prezenty, więc jest na co zbierać przynajmniej walutę, czy tam po prostu grać mecze. No, taki jedyny pozytyw, ale naprawdę jestem zawiedziony, że te przedmioty już były w gierce. Chyba poza tym, chyba że to też było, tylko nie wiem. No i co, idziemy do gierki. O, ktoś jest na kickoffa. Na kickoffa. Generalnie mamy świąteczne samochodziki, jak jeszcze tego nie zauważyliście. Czy tam świąteczne, po prostu zimowe. No i postaramy się... Czekaj, strzelę bramę. O, ja komałem. Oddaj piłę. Musimy strzelić bramkę. A nie, to nie piłka. Ja piłki szukam. Ale mamy prosa w teamie, który się nazywa Schweppes. Ojej, ja przepraszam cię bardzo. Ja zapomniałem wyłączyć tego GCK-a z title'a. Ależ on jest mocarny. Czerwony tytuł. Wszyscy w lobby są zszokowani w tej chwili. Jak on to zrobił? Pierwszy raz na trzeźwoj z randomami. To już w ogóle hardcore. Nie, mówię ci, ten rok 2020 jest naprawdę dziwny. Czekaj, podgłośnie sobie grasz. Dzieją takie dziwne rzeczy, ale wracamy z sezonem Grand Tournament numer 2. Tak naprawdę to jest trzeci, bo no. Numer 2... Także już wszystko się w tym roku wydarzyło. Wszystko się wydarzyło. Dobra, się nie masz tutaj backpack. Dobra, no to tam, opowiadaj o Grantie dla nowych, bo wiele osób nie wie, co to jest. O, on sobie opowiadał. No, Grantie to jest nasz brandzik, pod którego banderą robimy wszystko, co związane z Rocketem w Polsce, co możemy. Głównie turnieje, prawda? I teraz będziemy mieli właśnie taki sezon numer 2. 3x3. Gdzie... No, 3x3. No, bo 3x3. To też warto podkreślić. Bo to jest najważniejsze, no proszę cię. Jak chcesz mówić o Rocket League e-sport, jak grasz 2x2 albo 1x1? Proszę cię, 2x2 to najlepszy tryb. W hupsach zgodzę się. A 1x1 to już w ogóle super. Wiesz co? Ostatnio próbowałem grać 1x1. Uznałem, dobra, przełamie się, wbiję w końcu sobie rangę. Może w końcu przebiję tą pastę tego C2 czy C3. No i... Ale miałem rage'a. Powiem ci, że chciało mi się żyć. Naprawdę. Ale to jeszcze ja za mało gram niestety w Rocketa, żeby się bawić w 1x1. Ja jednak odpalam, żeby sobie... O, ale patrz teraz, patera. Tak. Dobra, nieważne, nie patrz. Albo patrz! O, nie patrz! Nie, dobra, kłamałem! Ewidentnie nie patrzymy. Ej, ale wracając do Gita. No, więc będziemy mieli 5 turniejów kwalifikacyjnych. Turniejów, przepraszam. Ale ja ostatnio to sprawdzałem, bo właśnie też o tym gadałem na odcinku i sprawdzałem, czy się mówi w końcu turniej, czy turniejów. Turniejów. No wiem, bo to sprawdziłem, ale nigdy nie wiedziałem i się przełamałem. Tak ja właśnie mam ten taki problem, bo na Rocket League Polska czy coś, tam zawsze piszą turnieje. No tak właśnie, a to jest błąd. To w ogóle nie brzmi, to jest błąd. Bo to się często to widzi, błąd. To się często widzi, przez co automatycznie to wchodzi w pamięć, no. Ale jest turniejów, jakby ktoś się zastanawiał. Powiem ci tak, ja zawsze jak robię choinkę na święta, no. Tu zawsze po choinką mam Octane'a i Batmobila. I Merca, mam jeszcze Merca. A powiem ci, z jajka. Że pozdrawiam Ifora, który mi kiedyś pokazał autko od siebie, co dostał. Jakiegoś... A to pewnie z tej paczki. To z Hot Wheelsów kiedyś... jakieś autko. Hot Wheelsów. Hot Wheelsy jak zrobiły tą serię, co był wtedy, że jak to kiedyś się mówiło, gimby nie znają, nie? Wyszedł DLC do Rocketa. No, powiem ci, że Ifora muszę tutaj zganić, bo myślał, że to jest Octane, to mu dopiero powiedziałem, że to jest chyba... Nie mam pojęcia, nie, jak się nazywa. Nie, to jest Citroen C3. 4 FNC, coś takiego, nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie, coś brzydkiego ogólnie. Dobra, musimy strzelić bramkę, bo przegrane na odcinku nie istnieją. Dobra, to będzie smutne wtedy, to ja będę fejkował. Szczerze, nie grałem dużo w dodatkowe tryby. Jedyny tryb dodatkowy, jaki grałem, to były hupsy, bo tam też jest piłka. Oj, Schweppes, to great tutaj pass, kieruje. Great pass. No, a to podanie też w ogóle było świetne. No, proszę. Powiem ci, że się trochę spociłem przy tym. No, powiem ci, że ja byłem w szoku, jak ty takie spocone podanie możesz robić. No, wiesz, oglądałem ostatnio Adixoxa, więc pozdrawiam serdecznie. Tego trafiarda. Patrz, fejkuję go. I pyk, wybuch. I pyk, i cyk. I patrz, od razu clear oponenta. Pyk. Pinch together. Dobra, easy, great pass. Ale spinchowaliśmy. Nie, proste, nie? W powietrze aż na 80 km na godzinę. Takie masz MMR-y na tym trybie. A to jest casual. Ale na casualu też można mieć MMR-y.
Pewnie mniejsza od ciebie, obstawiam. Wow, co koleś przekierował ładnie. Ja mam Silvera 1 na casualach, co najmniej. Wiesz co, jak był reset, to nie wiem, co mi dało. Był reset, o, Edek dribbling. Dobra, spróbuję to zrobić, cyk. Oj, nie w tę stronę, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Dobra, oddaję. Teraz na dach ją. No, na dach próbował, ja. To jest ambitnie, ambitnie. Dobra, mamy sweepsa, więc to spokojny easy win. No, generalnie lubisz ja ten napój, kiko. Czy nie? Słucham? Podaję mocno. To lubicie swepsa, czy nie bardzo? Limonkowy, tak? Marco Spins dribbling? Ależ on to ma. Kurczę. Już był Marco Sinio, ale niestety nie udało się. Nie. W sumie szwep z limonkowy jest dobry. A, jak rozkmina chwilę w przerwie. Wiesz co, taka pora, że do mnie później rzeczy docierają. Co tu dużo gadać. Przez chwilę się nagadałem. Ale ej, ty, tu jest krążek. No, ogółem gramy krążkiem, nie wiem czy wiesz. Dobra, dajcie na przedpole. Przedpole. Czyli w sumie przed dworem. W sumie. Dajcie na przeddworze. Na przeddwór. Przeddworze. Musisz wyjść. O mój Boże, co ty robisz na przeddworze? A się Boże, elo. Normalnie o tej porze. Dobra, w ogóle pozdrawiam. Dobra, bo widzę, że tutaj przejmujesz suchary. W końcu nie będą obrażali, że mam suchy tekst. To wtedy mnie wytniesz, wiesz? Żeby było, że ty jesteś ten bardziej suchy. Nie będę wycinał takich złotych tekstów. O. Nie no, przed dworze zostaw. To się zgadza. Przed dworze. Bo to taka jest naprawdę nietęga rozkmina. Nietęga rozkmina. Jak się mówi... Tyk, let's go. Patrz, zajadam. O, ty podają sobie? Niechcący jeszcze? No, żeby niechcący podawać, to jadę prawą, nie? Kurczę, uciekła mi trochę. Bramkę trzeba. To czekaj, ja zagram tu jeszcze raz z drugiej strony, zagram wtedy, czekaj. No nie, no ty krążku. Edek się spina, nagle cisza kompletna. Nagle bo chciałem, żeby ten krążek opadł. Ale wiesz, jak nic nie mówisz, to on nie opadnie, on będzie wtedy stał, bo on słyszy, że ty nic nie mówisz. A, czyli trzeba go obciążyć słowami. Dokładnie, patrz. Szweps, obciążnij. Obciążnij. No dobrze, że był żyw w środku. Kasia, nieważne. Się patrz na mnie, jakbym nie wiem co robił. Podaj na środek, ja walę. O, to ci wyszło. Za szybko podałem, jeszcze nie skończyłeś narracji, to. Pyk, to nie mogę. Proszę. O, Edek, pycz, patrz jaki backpass. Pięknie. Sfejkował mnie. A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jest darmowy przedmiot do odebrania w sklepiku. O, sprawdźcie, to jest w sklepie. Znaczy, pokażę wam. Zależy, kiedy w sumie dodali w ogóle nową zakładkę do sklepu, darmowe itemy. A były tam poprzednie itemy jak wcześniej, czy nie? Właśnie nie wiem, dzisiaj dopiero zauważyłem, że coś takiego jest, wiesz? Kurczę, mam nadzieję, normalnie że ja tam nie zaglądam. Takie gifty świąteczne są. To wam pokażemy, co jest dzisiaj. Myślisz, że adwentowy kalendarz robią? Ej, to by było w sumie kozackie. Jakby robili kalendarz adwentowy z takimi przedmiotami. Ale nie wiadomo, może jest jeden na cały event. Dobra, kopnę w bramkę, żeby nie było, że dobrze, jest bramki. Great pass. Thank. A nie, to ja. Nie to. Dobra. Ja pisałem, thanks. Ty sobie napisałeś great pass, ja sobie napisałem nice one. To nieźle, skromni zawodnicy. O, aż Sweeps się zwiechł. Sweeps nie wiedział, co się stało. On w ogóle jest zbambuzlowany, on stoi w miejscu. On nie wiedział, co się stało. Ja go spróbuję resuscytować, czekaj. Sweeps. Resuscytacja. Jest, RKO. Ożyłem go. RKO na nim zrobiłeś? Spoko, nie? Zrobiłem ten, jak bumper. Dobra, ja szybko pokażę jeszcze ten sklepik, musicie wejść w item shop. Przejść przez ten zlagowany sklepik, macie zakładkę free item. Dzisiaj jest coś takiego, czyli no taka antenka, możecie ją sobie kupić. Wątpię, że ktoś ją będzie używał, aczkolwiek no będziecie mogli mieć antenkę. A czy mi się wydaje, czy znowu jesteśmy w pomarańczowych? A żeś trudne pytanie zadał w tej chwili. Nie, a może nie? Nie wiem, wcześniej chyba byliśmy w niebieskich.
Czekaj, ja bumpnę naszego teammate'a, żeby szybciej nawrócił, bo jest ślisko na drodze. Tutaj. Ej, ale jakby zrobili ślisko ma mapę tutaj, to by było takie... Znaczy nie, że się auto zachowuje tak, jakbyś cały czas na drifcie jechał, nie? No, czyli tak to... jakbyś miał cały czas drifta, to by był fajny tryb moim zdaniem, nie? To by było super, chyba żebyś miał lepsze łyżwy. W ogóle jakby dodali skiny łyżw. Tak! Tak, na łyżwach. Jeszcze gwiazdy tańczą na łyżwach, żeby zrobili... O, tytuł taki. Ale to już jest w sumie. Jest gwiazdy tańczą na łyżwach? Chyba na lodzie. O kurczę, ale prawie sama no to w sumie jest to samo. O, pinch! Nasz teammate mnie nie lubi. O, walenie w tę bramę. Ech, tak czasem bywa. Właśnie tak też było na turnieju, a propos. Tak też sobie powiedzieliśmy po którymś tam strzale. Pozdrawiam mojego teammate'a. A ciekaw jestem, ile osób też ma taki odruch, że gra tym krążkiem, to mówi, że bierze piłę. Wiesz co, chyba każdy, kto nie gra w Rocket Out od wczoraj. Takie mam wrażenie, że musisz być nowy w rokecie, żeby zwracać uwagę na to, że nie ma piłki. No ja pamiętam, jak robiłem turniej kiedyś w Hoopsy. Zorganizowałem i też mówiłem, że o, odbiło się od... I się zastanawiam, od czego to się odbiło? Od słupka czy poprzeczki? Odbiło się od... No, odbiło się od czegoś. No, odbiło się. I w sumie zawsze mówiłem, że strzelałem bramkę, a to był kosz. Edek, ale ty jesteś kozak. No tak mnie nazywali. Jakbym był grzybem, to bym był kozakiem. A nie, czekaj. Jakbym był butem, to bym był kozakiem. O. Ja bym był prawdziwkiem. But prawdziwek. Najlepszy but na mieście. Kurczę, 2-2 by było tutaj tak więcej szans na byłoby fajnie, mi się wydaje. No bo strasznie dużo... Chociaż strasznie ta mapa jest całkiem duża, nie? No, wiesz, z jednej strony jest duża, a z drugiej przez to, że nie trzeba stać na bramce, to każdy leci do krążka, jest mega chaos. Nie ma. Ale wyobraź sobie to na 4x4 teraz. Ojej. Ty, ale w sumie na mutatorach może było już wcześniej coś takiego ustawić, nie? Czyli w sumie jakby nie patrzeć, to... Ale nie było, taka, że... nie było śniegu na tej mapie. No tak, no nie było tekstury rzucone. Nie było klimatu. Inaczej, no, nie chcę nic mówić, ale Psyonix troszeczkę się ociąga z wymyślaniem nowych trybów, nie? A tam od razu się ociąga. Znaczy, no ej, ale taka prawda, że odświeżają takiego starego kotleta. No. Tak jak właśnie z tymi itemami. Strasznie, że tak może naprawdę, szykują coś nowego, trochę no, sezon 2. Dla tych, co grają trochę dłużej, nie? Wiesz co, za każdym razem, kiedy mówię patera, to nigdy mi nie wychodzi. No to mów pantera, a nie patera. Albo będę mówił po prostu taki... Będę mówił talerz z nogą na ciasto. Pantera. Nie, patera to jest taki talerz z nogą na ciasto, wiesz? Na tort. Tak? No. A po jakiemu, po polsku? No po polsku. O kurcze, skąd ty jesteś, że takie nazwy znasz? Z Trójmiasta. Tak? Nie no, no proste. Kurde, znaczy teraz jestem z Gloucestershire, nie? UK, ale... UK, słuchajcie. UK, you know, muszę you mieć know na... Englishmeister Marcos. Na Gajta, nie. Już wiecie, dlaczego nie jest Marek Kosica, tylko Markosica. Marek Kosica. Marek Kozica, o nie. To Marek Kozica. Nie. Chociaż w sumie brudkę mam, dobra. Dobra. O, razem! Czyli się wszystko zgadza. Ty, ale wiesz co? Faktycznie nie strzeliśmy żadnej bramki tym pinczem. Teraz. Właśnie tak się zastanawiam. Dobra, w dogrywce musi być Marka tylko z dribbling. Jak nie ma pincza, to nie strzelamy. Tomek! Tomek, to jest nasza połówka, się. To i tak jest nic. Połówka na dwóch, serio. Połówka na trzech to w ogóle. O, jaki pincz do tyłu. Weź. To jest Tomek, to może jest Polak. Ty w sumie? Ej. On gra na Potato Station, on nie umie czytać. Ani pisać. A czy w sumie może? Trzeba by było, musimy go dodać do znajomych, ten, dać mu party i wtedy jak będziemy razem w menu, to możemy do niego napisać, jak może Tomek, przeczytać. Jak jeżeli jesteś Polakiem i to oglądasz, to pozdrawiamy. Nie, Tomek! Tomek! No nie Tomek. Panie Tomku, trzeba Tomek. Wyjść. Tomek! No, że Tomek taki tryhard, to tego się nikt nie spodziewa. No generalnie, jak widzieliście, strzeliliśmy same bramki prosów. Leciał pin za pinczem. Dobra, to jeszcze raz przypominam, że link do zapisów, no i do większej ilości informacji na temat tego gita macie w opisie. Dzisiaj dziękuję oczywiście Markosowi za tutaj towarzystwo w nowym trybie. Ja również dziękuję, było bardzo sucho mimo tego, że był lód. No, to jest świetne stwierdzenie. Niestety woda zamarzła i było sucho. No, także... To suchy lód, tak się robi. No, także, no, elelo. Pa.